mały przystanek, a żeby się przewietrzyć. Jeszcze jesteśmy w Belgii. Fenomen, słuchajcie. Za każdym drzewem na sranę. Nie wiem, czemu im tutaj kurde toalety, nie to i to ja nie postawili. No za każdym drzewem jest narobione, bez kitu. Fenomen, kurde. Tutaj to już jest w ogóle przegięcie, kurde. Najdalsze drzewo i tutaj już jest, kurde, wiesz, trzęsawisko zrobione. No za każdym, kurde, drzewem są tak zwane grzyby papieraki, nie? Stolica Unii Europejskiej, słuchajcie, nie? Każde drzewo, kurde, z papierakami. Dobra, jedziemy stąd. Już jesteśmy bardzo blisko. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania i tutaj znalazłem tutaj monument po drodze, dosłownie zjeżdżaliśmy tutaj w dół i znalazłem ten monument i monument jest poświęcony Polakom z 300 polskiego dywizjonu bombowego, którzy zginęli tutaj. Tak, którzy tutaj zginęli 14 sierpnia 1944 roku. Bujnowski, Czubański, Grabowski, Migaszewski, Rębiński, Trawiński i Wojtulewicz. No proszę. W tym miejscu gdzieś tutaj zginęli, na polu czy... No nic, nie spodziewałem się. Oczywiście jesteśmy blisko Falé, pod którym się dużo działo, gdzie dywizja Maczka rozgromiła, dywizja pancerna Maczka rozgromiła Niemców. 300 dywizjon. Lancasterem się rozbili tutaj, no proszę. Przyjechaliśmy, jesteśmy w Normandii, jesteśmy w moim miasteczku, obok którego mieszkamy. No i można zobaczyć taką typową starą Normandię. Postaram się tutaj znaleźć jakieś zdjęcia z czasów światowej i zrobić coś w stylu then and now. No ale mówię, nie obiecuję, ale może się uda. Okej, jesteśmy przed naszym domkiem. Już tam parę klamotów swoich włożyłem. Ale wam pokażę. Także idziemy do góry sobie. Dwa przemiłe labradorki tutaj też są. Wchodzimy do przedpokoju. Tu mamy przedpokój. Na wprost jest łazienka. To jest nasza sypialnia i od razu też taki living.
z aneksem kuchennym, stołem, wyjście na taras oczywiście i widok na Góry Wapienne. Tutaj jeszcze jacyś tam lokalni ludzie mieszkają. Tak wygląda nasz tarasik. Nic więcej tak naprawdę nie potrzeba. Normandia. Niedaleko właśnie tutaj się rozbił ten Lancaster, o ile dobrze pamiętam. Samolot polski. Łazienka jak łazienka oczywiście. No. Normalnie, czysto i tak dalej. A u góry pójdziemy zobaczyć, jeszcze pokażę. Chłopaki mają swój pokój. Już wam pokazuję. Oni się teraz pochowają pod łóżkami, żeby nie być na filmie. Już się prawie pochowali. Tak wygląda ich sypialnia u góry. Jest tutaj stolik do tego, żeby mogli się uczyć. Leon preferuje spać na podłodze, nie na łóżku. No, zdrowo, na twardym spać jak najbardziej też. Bardzo, bardzo dobrze. Idziemy na dół. O, Samuel się pojawił nawet. Nie. Oh my god. Nie, to nie był Samuel, wydawało nam się oczywiście. No. I bardzo, bardzo ładnie. Rozpakujemy się i może pójdziemy sobie zrobić krótki spaceraczek. Oczywiście domek z epoki przedwojennej. Stary, naprawdę stary. Popytam się, poznamy może więcej jakąś ciekawą historię tego miejsca. W każdym razie z tego, co pan mówił, to tutaj amerykańskie wojska przechodziły, że tak powiem oczywiście. No jesteśmy w Normandii, także oni tutaj już byli praktycznie wszędzie. Niemieckie też. Świeże jajka, świeże sery, przeróżnego rodzaju sery tutaj są lokalnie robione. Jest cydr lokalnie robiony, także naprawdę jesteśmy w zagłębiu szczęścia, można powiedzieć, w zagłębiu szczęścia.